Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam eksplozję portalu w pomidorowym przysiłku, co takiego nam przyniósł oraz kolejne wycieki na temat nadchodzących wydarzeń do Fortnite Battle Royale. Przedwczoraj wieczorem w pomidorowym przysiłku pojawił się nowy portal, który miał nam coś przynieść na mapę. Oczywistym było to, że będzie to coś związanego z samym panem pomidorkiem, na co wskazywała nazwa nadana temu wydarzeniu w plikach gry. Chciałem na tę okazję odpalić live'a, abyśmy mogli wspólnie być świadkami eksplozji tej anomalii, ale niestety, zaspałem ten moment, w sumie cały wieczór, więc niestety nie mam autorskiego nagrania. Sudanim na szczęście udostępnił ujęcie z powtórki przedstawiające eksplozję tego portalu i pojawienie się pana pomidorka. Zobaczcie sami. No właśnie, pana pomidorka. Miałem nadzieję, że będzie to powrót tej legendarnej postaci, a okazało się, że na mapę przybyła jedynie kamienna statua pomidorka. Wygląda trochę jakby zgnił. Co ciekawe, jak dotąd wszystkie tego typu portale na mapę przynosiły nam coś z rzeczywistości. Na przykład, kamienne głowy to posągi z Wysp Wielkanocnych, a Sandlift jest postacią z rzeczywistości i nawet jego wózek, czego dowiedzieliśmy się z oficjalnego zwiastuna sezonu 5. Czy to oznacza, że ktoś przygotował statuę pana pomidorka i została ona zabrana do świata gry? Nie wiadomo. Jednak okazało się, że to nie koniec wydarzeń związanych z panem pomidorkiem. Fortnite Leakage udostępni na swoim Twitterze nowe odkrycie z listy wydarzeń nadchodzących do Fortnite. Znalazła się tam nowa pozycja pod tytułem BR, czyli Battle Royale, S5, Oddity, Tomato Event, a wyznaczona jest na 27 sierpnia na 8 rano. Niestety, nie wiemy co to oznacza, ale wiemy na pewno, że to nie koniec historii pana pomidorka. Jutro za to czeka nas niemała aktualizacja, a w niej wydarzenie związane z wyrwą na niebie oraz masa innych ciekawych rzeczy. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.